Bądźmy królikiem, ale nie takim zwykłym, bo królikiem w koronie. Odziedziczyłeś po przodkach wspaniałe państwo obejmujące parę kontynentów i mające dodatkowo kolonie. Istna kraina mlekiem i miodem płynąca. Jesteś w posiadaniu solidnej armii, która pod wodzą najlepszych generałów podbiła asasynów i innych wrogów królestwa, mocarstwo jakich mało. Zaczynasz solidnie rozsiadać się na tronie. Do królestwa wpadają orkowie, kim oni są. Dzicy barbarzyńcy latający na oślep przed siebie z toporami. Dla sceptycznych spójrzcie w Introgothic 1 ci z kontynentu najwyraźniej później wyewoluowali. Co za problem? Wysyłasz swoje wyszkolone, zorganizowane i doświadczone oddziały na przeciwnika. Handlujcie z tym, obywatele. Dostajesz solidnie po dupie, ale to tak na maksa, że aż mordę ci wykrzywia. Niczym u Beziego po zgonie. Jest tylko jeden sposób, by odmienić losy wojny. Generałowi, wyśmienity strateg i dowódca chluba Myrtany. Problem w tym, że dwóch wyglancowanych ktośów podbija do was i mówi: iż ten ruchał wam żonę, a jako dowód twierdzą, że oni tak mówią. Czy tam jakieś inne dowody? Nie walcz. Królestwo nie zając, nie ucieknie. Królewski kciuk w dół. Bo co się może stać, gdy wyśle się najlepszego dowódcę do pierdla? Dostajecie po dupie jeszcze mocniej. Tak, to możliwe. Dochodzisz do wniosku, że to wina mieczy i tarcze zwykłej stali. I to wszystko tego wina, nie niekompetencji dowództwa i oddziałów. A już na pewno nie twoja. Orkowie przecież wygrywają wcale nie przez dzikie szarże z bordewiałymi kawałami żelaza. O nie. Potrzebuje trzmieczy i tarcz dla swoich żołnierzy. To też każdy przestępca. Niezależnie od przewiny trafia do kopalni rudy w Kolinis. Karyb to mówi stary. To pierdolnie, ale wy wiecie lepiej. Gdzie pierdolnie? Zaufaj mi, jestem królem. Jak wiadomo, żołnierze kradną, żołnierze gwałcą. To efekt przemarszu wojsk. Jeb do więźnia. Dostajecie po dupie jeszcze mocniej. A ruda z kopalni nie napływa. Och, morza są pod panowaniem orków. Ale spoko, macie kolejny genialny plan. Orysto gada, że magiczny kondom nad kopalniami nic nie da, bo nie w tym problem. Ale to wy jesteście królem, to na pewno zadziała. No dobra, jednak nie działa. Więźniowie przejęli władzę, kto by się spodziewał, że wybitni wojownicy, tacy jak i wielu innych, zdołają zabić paru strażników. Dlaczego nikt was przed tym nie ostrzegł? Niekompetentne durnie. Pod barierę. Jakimś cudem to wszystko jednak trzyma jeszcze parę lat. No i co, Karypto? Nie pierdolnęło? Tak, wiem, że orkowie są w mieście. Otocz miasto magiczną barierą, ale taką, żeby się wyjście środka nie dało. Garstka naszych zostanie zamknięta bez możliwości odwrotu wraz z armią orków. Takich to zaskoczy, że ich zabijemy. Genialny plan? Nie. Nie. Jest genialny, bo jestem królem. 2 tygodnie mijają. No dobra, nie taki genialny, ale Jolu, stało się. Na szczęście pod barierę trafia jakiś Anon z mieczem i wybija wszystkich orków. Podbija do was wściekłością. Cały w krwi zielonoskórych, którymi wasza armia sobie rady nie dała. Pyta. To wy zrzuciliście mnie pod barierę, gdzie miałem wydobywać rudę do końca mych smutnych dni. O kurde, przypał, trzeba coś wymyślić. Na szczęście jesteś pieniuszem improwizacji, lata praktyki. Dasz radę. Dlaczego? Ponieważ jesteś królem. Jesteś wybrańcem. Neo, masz zniszczyć orków. Nie dołączyć się do nich. Wysłałem cię tam, byś mógł odnaleźć swoje przeznaczenie tylko po to. Please, niech nie pyta, po co w takim razie cała reszta za gówno rzeczy. Ani czemu nawijam do niego cytatami ze starych filmów, please. Co mogę dla ciebie zrobić? Hiśniesz tak srogo. Jak srogo były rozpierdalane twoje siły przez orków. No w sumie to idź do Xardasa i wygraj za mnie wojnę. Ok. Idzie i to robi. Tak po prostu odbija całe miasta w pojedynkę, zabijając setki orków. Orków, z którymi nie potrafiła sobie dać rady cała twoja armia. Ba, nawet ma miecz z czystej magicznej rudy, który ostatecznie gówno mu daje. Jest tak samo efektowny jak zwykły. Nikt cię nie wini. Wszyscy się cieszą. Zajebiście jest być królem.
Jakość dodatku do Gottfried 3 wprost proporcjonalna do twoich rządów. Czyli chujowa.